Dzień dobry bardzo, trochę poczochrana przez los. Witam się z wami w nowym filmiku. Właśnie jestem po drugiej dawce szczepienia, więc jeśli ktoś też, to słuchajcie, możemy się łączyć przez nasze chipy i Wi-Fi. A tak serio, bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się to ogarnąć. I jestem już po. No i co, jak będzie jakiś paszport covidowy, no to może jakiś lot w świat. Na razie nic nie mówię, słuchajcie, żeby nie zapeszyć, bo coś jakoś łatwo to poszło. Witam was w nowym vlogu. Ja słuchajcie, to jest dość rano, ale jest tak gorąco, jak widzicie, jest piękne słońce. Ja tutaj testuję swoje okulary, super mi się w nich kieruje i one mocno nie przyciemniają, więc dla mnie jest to nowość, bo wszystkie moje okulary, jakie mam, są dość ciemne. Także zapraszam was na dzisiejszego vloga, jak widzicie, ruchliwa ulica za mną. Ja wyjeżdżam, jadę do domu, bo mi zaraz pęcherz pęknie. Także jadę do domu, do mojej ekipy. Ponoć mój chłopak już czeka na mnie z kawą, więc wiecie, no trzeba wracać, tak? Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadnie wam do gustu, że będzie tu tylko pozytywna energia i że mnie nie poskłada po drugiej dawce, także zapraszam. Jestem już w domu i zobaczcie, mam kawę i ciastko od mamy. Także chwila przerwy, chwila spokoju i wracam do obowiązków. A u nas, słuchajcie, trochę zmian. Tutaj mam jeszcze swoje ozdoby, chciałam powiedzieć świąteczne, urodzinowe. U nas, słuchajcie, trochę zmian. Nie zobaczycie w najbliższych filmach Mariusza, bo Mariusz pojechał, słuchajcie, na wakacje do babki. Wiecie co, zapadła taka decyzja, że po prostu na razie do niej pojedzie z tego względu, że moja mama ma podwórko, będzie miała akurat wolne dni. Ma pieski, z którymi on się świetnie dogaduje, wiecie, bawi się, kopie, dziury. No i przede wszystkim trawa nie jest skażona i wiecie, mówiłam wam w kilka filmów temu, jakie mieliśmy przygody. Teraz u nas na osiedlu są jakieś roboty budowlane. Obstawiam, że no po prostu, że to się szybko nie skończy i finał był taki, że jakby stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, że moja mama ma czas, żeby się nim zająć, zresztą bardzo go lubi. No i my też później, już jak go odbierzemy, będziemy coś kombinować, także tak, cieszę się, że pojechał, że w ogóle zniósł super trasę. Moja mama stwierdziła, że jest naprawdę bardzo grzeczny, że super go wychowaliśmy. Wiecie, moja mama ma naprawdę doświadczenie z psami, powiedziałabym dość duże, że super go wychowaliśmy, że jest grzeczny. Tam, wiecie, był tak zajęty, tak zaangażowany w zabawy z psiakami, że w ogóle ja nie wiem, czy on zauważył, że nas nie ma. Nie wiem, czy on będzie nas pamiętał jeszcze, jak będziemy go odbierać. Ale tak, Mariusz jest u mojej mamy, teraz została tylko kocurka. Śmiejemy się, że ma przewalone, bo teraz cała uwaga się na niej skupiła. Z czego ona chyba nie do końca jest zadowolona. Także takie zmiany. Mamy jedną, drugą dzieciaków. No i tak, siadam, słuchajcie, do tego ciacha i kawy, bo coś trochę opadłam z energii, przejechałam Warszawę całą i jeszcze dalej i dwa razy i powiem wam, że jakoś tak w taki upał, jak jest dzisiaj, ciężko mi się i jeździ i funkcjonuje i jestem taka trochę rozmemłana, bo wcześniej wstałam, wiecie, byłam podekscytowana tą szczepionką, zresztą śnił mi się taki durny sen, że po prostu już stwierdziłam, o nie, jak ja się położę i mi się jeszcze raz to będzie śniło, to już wolę wstać. No także tak, dzisiaj rozpoczęłam dość wcześnie dzień, ale tak. Moje pourodzinowe emocje chyba już trochę opadły, już doszłam, słuchajcie, do siebie. Teraz pozostały tylko, wiecie, ozdoby, pamiątki, no i jeszcze ta Magda z tortu, ta figurka. Ja stwierdziłam, że ją zamrożę. Ona jest tak przepiękna, tak przecudowna, że no nie zostawię tego. Także może później wam jeszcze pokażę, bo powiem wam szczerze, że wtedy tak mi się ręce telepały i w ogóle nie miałam w głowie za bardzo nagrywania, że pokażę wam, po prostu wiecie, jak to wygląda, jakie tam są detale, jakie szczegóły, po prostu przepiękne to jest. Także zjem ciacho i wam pokażę, jak to wygląda. Może ktoś z was będzie miał inspirację na tort, bo uważam, że był przepiękny. Słuchajcie, położyłam sobie rękę na kanapie i aparat na kanapie i przyszłam do was chwilę pogadać, bo miałam już w sumie poruszyć jakiś czas temu ten temat, ale mam wrażenie, że to wraca do mnie jak bumerang. Ostatnie wydarzenia jakieś, które miały miejsce w moim życiu, będę się skupiać na takich mniej pozytywnych i wiecie, mówiłam wam, że są sprawy, które staram się ogarnąć, które staram się załatwić, jakoś zapanować nad pewnymi kwestiami.
Ale są też takie rzeczy, które są od nas niezależne. Są takie sytuacje, które są od nas niezależne. Nasze zachowanie może zostać źle zinterpretowane. Wiecie, czasami jest tak, że wy nie macie nic złego na myśli, ktoś to rozdmucha, zrobi z tego, albo po prostu inaczej to zinterpretuje i zrobi z tego zupełnie inną kwestię. I powiem wam, że pamiętam, że w liceum ja byłam trochę taka, wiecie co, zadziorna. Ja musiałam się odpysknąć, musiałam się odgryźć, wchodziłam w jakieś polemiki i dyskusje. Zawsze po prostu moje musiało być na górze i wiecie, no nie miałam takiego łatwego charakterku. I jakieś takie aferki różne nie były mi obce, ale też prawda jest taka, że nawet gdybym się o nie nie prosiła, to po prostu jakoś mnie zawsze same spotykały. Naprawdę tak było i to moja mama po czasie się, w sumie no teraz, tak jak już dojrzałam i ona może też ze mną porozmawiać w ogóle inaczej, śmieje się, że nawet gdybym ja nie chciała, to te afery i tak by mnie dotykały. I słuchajcie, naprawdę coś w tym było, że ja jakoś nigdy nie chciałam komuś, wiecie, zrobić na złość, naprzykrzać się. Ja po prostu często mam, zamiast takich intencji, mam to w nosie. I od jakiegoś czasu, już w sumie od kilku lat, zauważam u siebie pewną zależność. I teraz też po rozmowie ze znajomymi, nawet z rodziną, ja zdałam sobie sprawę, w ogóle jest też taka piosenka, zdałam sobie sprawę z tego, że ponad wszystko cenię święty spokój. Ja naprawdę nie chcę, żeby mnie nikt nie chcę, żeby mnie nikt zaczepiał, nie chcę nic od nikogo, ja po prostu chcę mieć święty spokój. I powiem wam właśnie, że i jest jeszcze taka piosenka, nie wiem kto to śpiewa, ale czasami leci w radio i ja wtedy szaleje, mój chłopak, jemu się nie podoba, ale i tam właśnie w refrenie jest coś tam, coś tam, coś tam, życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. To ja się podpisuję każdą kończyną pod tą piosenką i powiem wam, że tak jak kiedyś lubiłam wyjaśniać albo iść komuś na rękę, wiecie, tak, no starać się to jakoś wytłumaczyć, załagodzić, rozprostować. Tak teraz myślę, że każdy, kto mnie zna, kto jest ze mną blisko, wie, że ja absolutnie nigdy, nigdy nie mam po prostu na celu jakichś złych intencji, nie mam na celu zaszkodzenie komuś. I ja tak właśnie zauważyłam, że słuchajcie, ja po prostu się odcinam. Od kilku lat mam coś takiego, że odcinam się od aferek, odcinam się od negatywnych emocji, od takiej złej energii, bo mnie to w ogóle nie interesuje. I to jest niesamowite, że właśnie taka zmiana na przestrzeni lat we mnie zaszła, że kiedyś ja bym drążyła, ja bym wyjaśniała, udowadniała. Teraz nie dbam o to, jak ktoś coś zinterpretuje. Wiecie, po prostu nie chce mi się tracić mojej energii na to i tak właśnie ostatnio z przyjaciółką rozmawiałam, że to już słuchajcie, chyba jest starość. To jest naprawdę chyba starość, jak ja nie wdaję się w żadne aferki, w wyjaśniania i po prostu chcę mieć święty spokój. I to jest niesamowite, że takie zmiany się dzieją na przestrzeni lat w naszych głowach. W ogóle teraz jeszcze mi przyszło coś do głowy, ponieważ no jest teraz, już trąbię o tym cały czas, no ale ciężko nie trąbić, jak każdy bliski przypomina. Jest teraz powiedzmy okres moich urodzin, który się niesamowicie rozwlekł i wydłużył. No ale generalnie jest ten okres moich urodzin i zawsze pojawiały się różne życzenia. I ja też tutaj kilka razy dostałam od was w komentarzach takie słowa, nigdy się nie zmieniaj. Ja wiem, że one były pisane w dobrej wierze, tak? I jak ktoś tak mówi, to mówi to w dobrej wierze. I wiecie, i to jest niesamowite, bo jak można... I ja sama też kiedyś tak ludziom życzyłam. I wiecie, mi chodziło o taki core, o takie podstawy osobowości czyjejś. I na pewno komuś też o to chodzi, kiedy mówi to do mnie. I to jest taki paradoks właśnie mówić komuś, nigdy się nie zmieniaj. No jak mam się nie zmieniać, jak tak naprawdę jedyną pewną jest zmiana i każdy z nas się zmienia, naprawdę z miesiąca na miesiąc. Mogę śmiało tak powiedzieć, bo tak mi się wydaje, że z miesiąca na miesiąc jesteśmy innymi ludźmi, wyznajemy inne wartości, kierujemy się zupełnie czym innym, może nawet zupełnie czymś odwrotnym niż kiedyś. I powiem wam, że to jest fajne i ja tak dopiero teraz odczuwam taki, wiecie, wewnętrzny spokój, jakby w kontakcie sama ze sobą i to jest też w ogóle kwestia na oddzielny film, ale odczuwam taki wewnętrzny spokój sama ze sobą i oczywiście, że jest we mnie dużo rzeczy, które chciałabym zmienić, czy to fizycznych, czy psychicznych, mentalnych. No to, natomiast jestem taka, wiecie co, ze sobą pogodzona, jestem taką swoją ziomalką, no i tak
staram się traktować siebie łagodnie, bo przyjaciół czy znajomych bym tak traktowała, a sama, wiecie, siebie zawsze cisnęłam i ja teraz po prostu daję sobie takie przyzwolenie na luz, na nietłumaczenie się komuś czegoś, jak ktoś źle zrozumie, nie chce mi się wyjaśniać. Ja po prostu powiem wam, że lubię mieć święty spokój i to też ostatnio rozmawiałam z bliską mi osobą i ja powiedziałam, że ja od nikogo niczego nie chcę i chcę mieć po prostu w zamian święty spokój. I słuchajcie, taka jest prawda i może ta pozycja jest dość bierna. A z drugiej strony, jeśli ja czegoś w danym momencie w życiu potrzebuję, to w sumie nie ma w tym nic złego. Też postanowiłam przestać cisnąć, zabiegać o jakieś relacje, bo generalnie powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że jeśli, znaczy mam wrażenie, tak mówi moje doświadczenie życiowe, że jeśli się nie dba o relacje z dwóch stron, to z jednej, któraś z tych stron może zabiegać, a z tym się nic nie zrobi. I czy to chodzi, wiecie, o związki, czy o jakieś koleżeńskie relacje, przyjaźnie, czy nawet w rodzinie, tak to wygląda. Nie wiem, czemu słuchajcie, ma służyć moja pogadanka, bo chciałam właśnie wam tylko powiedzieć, przyszłam wam tylko powiedzieć, że zauważyłam w sobie taką zmianę, że od kilku lat cenię sobie święty spokój, nie dbam o cudze interpretacje mojej osoby, bo jakby ja nigdy nad tym nie zapanuję, co ktoś chce o mnie myśleć, jak chce interpretować moje zachowania, moje słowa. No i właśnie, że cenię sobie spokój, a tutaj zrobił się taki wywód, że ja mogłabym nagle 50 wątków pobocznych poruszyć, ale tak, powiem wam, że właśnie z tą 30-tką, to oczywiście wiecie, to jest tak symbolicznie, się z tego śmieję, ale mam wrażenie, że to będzie taki rok, mówię od lipca do lipca, bo w lipcu mam urodziny, że to będzie taki rok spokoju, wiecie? Tamten rok przyniósł nam dużą niepewność, generalnie też duże zmiany, tak, jeśli chodzi o pandemię, ale przyniósł nam taką trochę niepewność, bo wiecie, dorobiliśmy się najpierw kota, później psa i ciągle uczyliśmy się nowych ról i też się docieraliśmy we wspólnym mieszkaniu. A ten rok, ten nowy, taki 30-letni, mam wrażenie, że upłynie nam, mam nadzieję, że upłynie nam właśnie w takim spokoju. Ja jestem w dobrej relacji sama ze sobą, ale tak jak mówię, to nie znaczy, że nie przestanę pracować nad sobą. Ale tak, właśnie mnie naszło na takie przemyślenia, nie pytajcie o puentę. Po prostu przyszłam się z wami tutaj podzielić moimi przemyśleniami. A może to tak szczepionka działa? Nie wiem, śmieję się oczywiście teraz. Ale tak, właśnie mnie naszło na takie przemyślenia, że ja po prostu ponad wszystko cenię sobie święty spokój. Tak. Dajcie znać, czy też tak macie. Czy w ogóle zauważacie w sobie takie zmiany na przestrzeni lat? Czy uważacie, że wasz charakter uległ zmianie? Czy może właśnie, że nie uległ, że jesteście takimi samymi osobami, ale to się chyba nie da. Jestem bardzo ciekawa waszego podejścia, bo wiecie, jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, moje zasady, coś takiego, to nie uległo zmianie. Ale właśnie, czy temperament, to chyba nigdy nie ulegnie zmianie. Ale takie podejście do życia, podejście do innych i przede wszystkim podejście do samej siebie, to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. No i co, tak jak to moja przyjaciółka mówi, że Magda, nie mów, że to jest starość, to dojrzałość, także... Czyżbym dojrzewała? Dobra, słuchajcie, lecę sobie zrobić kawkę. I tak sobie pomyślałam, że pokażę wam dzisiaj wieczorem jedną fajną rzecz i ogólnie zrobimy sobie pielęgnację, bo zauważyłam, że wy bardzo lubicie, jak ja wam pokazuję różne kosmetyki, jak się wypowiadam na temat różnych kosmetyków, no i że lubicie moje testy kosmetyczne, ale powiem wam, że ja czasami jak z wami testuję, w sensie testuję jakieś nowe produkty do makijażu i nagrywam to pierwsze wrażenie, to podczas montażu sama się śmieję z tego, jakie ja walę miny i jak widać moje pierwsze reakcje, więc nawet jakbym chciała coś ukryć, to nie da rady. Także stwierdziłam właśnie, że zrobimy sobie dzisiaj taką pielęgnację, może nie to, że rozszerzoną, ale opowiem wam o produktach, których używam. Dzisiaj też nie jest tak gorąco, więc będę mogła sobie pozwolić na spokojną pielęgnację, nie ma tak, że za przeproszeniem się pod potyłku leje. Więc tak, ja jak jest troszeczkę chłodniej teraz w te upalne dni, to właśnie sobie, wiecie, ja lubię zrobić taką powolną, spokojną pielęgnację. No i stwierdziłam, że dzisiaj właśnie zrobię ją z wami. Teraz lecę zrobić kawę, muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. No i co? I muszę się zająć montażem. Muszę, bo chcę. Wiecie, to tak działa. Muszę się zająć montażem filmiku dla was. W ogóle ostatnio bardzo się wkręciłam w ten montaż i w ogóle to intro, jak wam wrzucam przed każdym filmikiem. Tak mnie to jakoś, wiecie, pozytywnie nastraja i to intro jest takie letnie. I chociaż ono miało jakoś, wiecie, nie miało super liczby wyświetleń, czy nie miało wielu komentarzy, ale tak
tak mi się podoba, jest takie świeże i stwierdziłam, że teraz na każdą porę roku jakby, może na każdy sezon będę właśnie robiła intro, a mój chłopak się zobowiązał do tego, że zrobi mi muzykę do niego, więc dajcie jeszcze raz znać, co sądzicie o moim intro. No wiem, że trochę późno, bo jakby cały czas leci, ale dajcie znać, co sądzicie o moim intro, czy Wam się podoba, czy jest dla Was za długie, za krótkie. Kilka z Was napisało mi, że to takie typowo moje, no i właśnie słuchajcie, ja to intro tak czuję. I już mam pomysł na jesienne, ale to wiecie, to jeszcze trochę do tego. Także jak widzicie, ja mam ciągle dużo pomysłów. W ogóle w sumie to dzięki Wam chce mi się tak działać, jeśli chodzi o tego YouTube'a, o to, jaki mam odbiór, jaką mam społeczność. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, słuchajcie, ja mam wrażenie, że na takich większych kontach twórcy nie mają takiej społeczności fajnej. I nie mówię tego, wiecie, żeby za przeproszeniem uprawiać lizodupstwo, tylko naprawdę, ale ja też wierzę głęboko w to, że to wynika z tego, że ja bardzo się angażuję w kontakt z Wami i że na większość komentarzy naprawdę sumiennie odpisuję, bo tak jak Wam mówiłam, mi bardzo na tym zależy, mnie samej jako widza denerwuje, jak twórca nie odpisuje, no ale wiecie, no każdy ma jakby swoją politykę i swoje podejścia, z drugiej strony jak tych komentarzy jest kilka tysięcy, no to ciężko, żeby na to wszystko odpisywać, więc to też trzeba zrozumieć. No ale tak, właśnie tak chce mi się po prostu działać, z jednej strony chce mi się spokoju, a z drugiej strony chce mi się działać fajnie, fajnie. Powiem Wam, że ostatnio mam właśnie taką fajną relację z samą sobą i stwierdziłam, że to dojrzałość. Idę tu w słowa mojej przyjaciółki, a teraz już nie gadam, idę zrobić kawę. Nie pytajcie o puentę pogadanki, albo same ją wiecie, dopiszcie, a ja później się do tego ustosunkuję. No, ale tak to właśnie mnie naszło na przemyślenia po szczepionce. Na razie czuję się dobrze. Mam nadzieję, że mnie nie poskłada tak jak po pierwszej dawce, no ale tak, na razie czuję się dobrze, żadnych objawów, trochę mnie ręka boli, dlatego sobie tutaj położyłam i tak trzymam aparat, ale tak, to wszystko jest w porządku. Dobra, już 15 raz mówię, że idę robić kawę, więc idę. No dobra, słuchajcie, przychodzę ze swoją pielęgnacją i mam Wam do pokazania jeden gadżet, a przy okazji pokażę kosmetyki, jakich używam. Ta opaska jest z Rossmana, ma milion lat, ja ją, słuchajcie, biorę w pralce. No i to jest, wiecie, taka opaska, dzięki której włosy nie wchodzą w twarz przy jakichś zabiegach, zwłaszcza przy algach, bo to jest mega upierdliwe wtedy. Ja sobie, wiecie co, jeszcze zwiążę gumką, żeby mi tutaj nie wlatywały nigdzie. I tak, oczywiście po całym dniu zaczynam... Zaczynam od oczyszczenia skóry twarzy. Jak wiecie, ja stosuję, będę sobie tutaj, wiecie, wyciągać, czasami będę patrzeć tutaj na wprost, bo tutaj mam lustro. Ja stosuję oczyszczanie dwuetapowe skóry. Sięgam teraz po jeden produkt i jako pierwszy etap mojego oczyszczania, nie mogę, wyglądam jak środka Marysia, jako pierwszy etap mojego oczyszczania używam jeszcze delikatnego płynu do usuwania makijażu oczu z The Body Shopu, natomiast słuchajcie, używam go na całą twarz i to jest ten produkt, czekajcie, fokus, i to jest ten produkt, który mogłyście widzieć w kalendarzu adwentowym z The Body Shopu od mojego chłopaka i to już jest reszteczka, także dlatego powiedziałam, że jeszcze. I teraz słuchajcie, coś, co mam Wam do pokazania, co ostatnio namiętnie testuję. W ogóle ja zauważyłam, że Wy lubicie, jak pokazuję, czy jak mówię o jakichś gadżetach kosmetycznych, tak jak na przykład tutaj mam ten Niagara Water Peeling do Hydra Brazi, czy urządzenie do peelingu kawitacyjnego z Yasumi. I słuchajcie, firma Garrett odezwała się do mnie, czy nie chciałabym przetestować właśnie jakiegoś gadżetu do twarzy. No i wiecie, ja takie gadżety uwielbiam. Stwierdziłam, że to też dla Was może być fajna opcja, bo ja coś sprawdzę, mogę Wam polecić lub nie. I słuchajcie, firma Garrett przygotowała dla Was kod zniżkowy, który będzie na dole i powinien Wam się tutaj wyświetlić, bo w tym momencie go nie pamiętam, chcę się skupić na tym urządzeniu. Co to jest? To jest, słuchajcie, urządzenie do mezoterapii bezigłowej i już Wam powiem, do czego ja tego używam. Zobaczcie, jak to fajnie, kosmicznie wygląda. Aż fokus nie łapie oczywiście, no ale to nic dziwnego. I wiecie co? To ma wiele zastosowań. Już Wam powiem, jakie to ma funkcje i do czego się sprawdza. Generalnie zacznę od tego, że mamy tutaj tryb hot, czyli tryb podgrzewania. Jak wiecie, jak podgrzewamy, jak robimy parówki, czy po prostu jak używamy, jak się kąpiemy, pory skóry się otwierają, dzięki czemu możemy je łatwiej oczyścić lub w oczyszczone pory głębiej wprowadzić kosmetyk.
Więc to jest pierwszy tryb, jakie ma to urządzenie. Drugi tryb to jest tryb wibracyjny z elektrostymulacją. I to jest taki, to się tutaj nawet nazywa IMS. Nie wiem, czy pamiętacie, jak chodziłam na te treningi IMS, takie delikatne rażenie prądem. No to tutaj jest to bardziej odczuwane jako taka wibracja. I to jest trochę taki masaż twarzy, więc możecie sobie wyobrazić, dlaczego się tak jaram, bo w ogóle ten wałek jadeitowy, który wam pokazywałam i się nim tak jarałam właśnie do masażu twarzy, słuchajcie, on się rozwala, zaczął mi się rozwalać już jakiś czas temu i po niego nie sięgam, przy mocniejszym przyciśnięciu na twarzy. Tutaj oczywiście to się nie dzieje, a do tego, zaraz pokażę wam to, co dołączę, a do tego mamy tutaj trzy rodzaje światła. Jeśli chodzi jeszcze o ten tryb IMS, no to wiecie, masaż ma na celu usprawnić krążenie, odpływ limfy, ale też napiąć naszą skórę. Natomiast tutaj mamy też trzy kolory świateł. Czekajcie, postaram się wam pokazać. Włączamy. Mamy światło czerwone. O, stoję teraz jak policja. Nie może. Mamy światło czerwone, zielone i niebieskie. I każde z tych świateł, pozwolę sobie na razie wyłączyć, i każde z tych świateł jest odpowiedzialne za coś innego. I ja wam tutaj przeczytam, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, które jest do czego, a mam wrażenie, że jak czytam ten opis, to każde by mi się przydało, więc ja po prostu randomowo sobie wybieram. Czerwone światło to wybielanie i odnawianie skóry, zmniejszanie porów i leczenie rozszerzenia naczyń krwionośnych. Komu by się to nie przydało? No mi by się przydało. Zielone, rozjaśnianie skóry. Jak wiecie, kocham witaminę C i kocham sera rozjaśniające, więc zielone światło też mi pasuje. I uwaga, światło niebieskie to usuwanie trądziku, zmniejszenie produkcji łoju skórnego, eliminacja bakterii trądziku i poprawianie przetłuszczonej skóry. Teraz stwierdzam, że niebieskie jest chyba dla mnie najbardziej odpowiednie. Ale generalnie, słuchajcie, to urządzenie jest naprawdę wielofunkcyjne, dlatego że to jest fajne, bo to dopiero odkryłam po jakimś czasie, wiecie. Tutaj ma taką nakładkę na magnes i słuchajcie, co ja sobie robię, a propos właśnie tego pierwszego etapu oczyszczania, bo dlatego o tym mówię od razu, bo dość często wykonuję taki zabieg. Na wacik nakładam sobie płyn micelarny, mam nadzieję, że to widać, przykładam tutaj i zaciskam tę opaskę. Zobaczcie, cyk. Włączam sobie właśnie ten tryb, może wam pokażę w ten sposób. I włączam sobie właśnie, słuchajcie, ten tryb IMS i podgrzewanie, czyli te elektrostymulacje i to podgrzewanie, dzięki czemu pory mi się delikatnie rozszerzają. No i wiecie, te wibracje, no to nie jest takie pocieranie, jak ja sama pocieram wacikiem, ale dzięki temu pory się delikatnie rozszerzają, no i ten makijaż schodzi. Oczywiście, no tutaj nie działamy na okolice oczu, bo nie ma jak, ale fajnie, wiecie, z większej części twarzy mi to schodzi, zobaczcie. Coś obrzydliwego, no ale wiecie, no takie życie. I to też jest fajne, że ten tryb IMS, elektrostymulacja, uruchamia się dopiero przy zetknięciu z twarzą, że to nie jest tak, że to cały czas wibruje, dzięki czemu, mam nadzieję, zaoszczędzamy na baterii. Ja już to urządzenie ładowałam dwa razy, tylko wiecie, ja jak się czepię swojej twarzy, to ja po prostu potrafię długo się nią bawić i w niej gmerać, więc... Także to jest, wiecie, faza pierwsza i na ten moment po prostu sobie usuwam makijaż. Tak jak wam mówiłam, zrobimy po prostu dzisiaj całą pielęgnację i pokażę wam raz, że to zastosowanie tego gadżetu, przepraszam, zastosowanie tego gadżetu, ale też kosmetyki, jakich używam. Chociaż ostatnio się u mnie jakoś za wiele nie pozmieniało, ale stwierdziłam, że wam pokażę. No dobra, i tak słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Wierzchnia warstwa makijażu jest już zdjęta. Myślę, że to zresztą widać tutaj. I widać na tym waciku. I powiem wam, że mimo tego, wyłączam na razie urządzenie, i powiem wam, że mimo tego, że jest gorąco, to ten tryb podgrzewania jest niezwykle przyjemny. I ja teraz zobaczcie, ściągam tę obręcz, ściągam normalnie wacik, proszę bardzo, i przetrę sobie urządzenie, ale najpierw przemyję twarz. I jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, to słuchajcie, używam nadal, i to też... Nie wiem, czy to w ogóle tu będzie widać, ale mam tyle tego produktu. I to jest żel oczyszczający do skóry tłustej i wrażliwej z Basic Lab. Czekajcie, fokus, poproszę. Powiem wam, nie powiem. Powiem wam, że sprawdza się super. To nie jest produkt, który się mocno pieni, ale ma pompkę, dokładnie oczyszcza makijaż czy jego pozostałości i nie ściąga tak skóry. Tutaj właśnie jest nawet napisane, że bez mydła. Także... Bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza i to też jest jeden z pierwszych produktów Basic Lab, jakie zaczęłam stosować. Dobra, więc teraz myję sobie twarz
I wracamy do dalszej pielęgnacji. Pokażę Wam produkty i zastosowanie urządzeń. Jak widzicie, ten produkt, nie ten, tylko ten z Basic Lab, radzi sobie nawet z tuszem do rzęs, więc bardzo, naprawdę bardzo polecam i też nie szczypię w oczy, a ja mam soczewki. Może nie mam jakichś mega wrażliwych oczu, ale wiecie, noszę soczewki. Teraz oczywiście tonik. Wiem, że dużo z Was go nie używa, natomiast ja będę namawiać do tego, aby przywracać naturalne pH cerze. I teraz na ten moment używam toniku z Sephory i to jest tonik z chlorellą. Ja też już Wam go kiedyś pokazywałam. Powiem Wam, że początkowo nie mogłam się przekonać, o tak wygląda, do jego zapachu. Natomiast po czasie się przyzwyczaiłam i on, wiecie, co jest taki ziołowy, naprawdę fajny jest ten zapach, ale jest dość specyficzny, więc jeśli nie lubicie takich kosmetyków, to tutaj bym uważała. I ja nie aplikuję toniku na facik, chyba że tonik kwasowy, ale ciego nie używam, tylko po prostu wylewam sobie na dłoń i tak delikatnie wklepuję w twarz. I dla mnie to jest takie ukojenie w ciepłe dni. O. No i dobra, jak tonik się trochę wchłonie, muszę uciec z kadru na chwilę, będę używać kremu pod oczy. Słuchajcie, nadal szukam ideału i chyba już przestałam wierzyć w to, że jest na świecie krem pod oczy, który, nie wiem, mnie jakoś zachwyci albo którego działanie po prostu zauważę. Na ten moment używam kremu z Mizona, a Focus nie. Kremu z Mizona pod oczy i no powiem Wam, że jest fajny, tak? Nie podrażnił mnie, nie uczulił, ale znowu, no ja tutaj nie widzę jakichś porażających efektów, więc tyle mogę o nim powiedzieć. I aplikuję go sobie pod oczy. Taką, wiecie, dość solidną warstwę, bo w moim wieku to już trzeba i ja też wiem, może, że się nie do końca powinno, aplikuję krem na powieki. Dopóki mnie wiecie nic, sorry, że tak sobie wycieram, ale no coś muszę, a i tak zaraz jeszcze idę pod prysznic. Dopóki mnie nic nie uczula i nie podrażnia, to robię w ten sposób. Teraz będę używać serum z ceramidami i to jest, słuchajcie, serum z polecenia Coco. Czy tutaj Focus pokaże? Ja wiem, że to dość problematyczna butelka. I tutaj dbamy o regenerację naszej cery i odbudowę, więc ja aplikuję sobie, tutaj mamy pipetkę, ja też zużyłam go już połowę, aplikuję sobie właśnie na zagłębienie dłoni, rozcieram w dłoniach w sumie tak jak wszystko zauważam, ja bardzo podobnie aplikuję wszystkie produkty i nakładam na całą twarz, oczywiście z pominięciem okolic oczu. I słuchajcie, jak serum jest nałożone i mamy trochę taki poślizg, to ja sobie robię właśnie tutaj, w tym urządzeniu, tryb tych elektrostymulacji i podgrzewania i do tego jeszcze światło, słuchajcie, full wypas, jak widzicie, czerwone, nie? Dzisiaj wezmę niebieskie, bo tak się o nim naczytałam, że wezmę niebieskie i zobaczcie tutaj, Boże, mam nadzieję, że teraz to aparat pokaże. Nie no, bardzo fajnie to wygląda. Tryb, kurde, chyba nie widać nic, bo ja się odbijam jeszcze w tym wyświetlaczu. Tryb IMS i tryb HOT plus niebieskie światło i przeciągam sobie po twarzy. I wiecie co, tutaj w sumie to serum jest fajnie nakładać partiami, bo jak widzicie, ono się szybko wchłania. To też zależy od tego, jakie sera posiadacie, tak? Jak są to sera olejowe, to no to po prostu ten poślizg będzie większy, tak? A tutaj właśnie dlatego nakładam sobie partiami. I tutaj mam włączony tryb grzania, IMS. Nie wiem, czy słyszycie, jak wibruje. No i to światło zapobiegające łojotokowi i tak dalej, i tak dalej. I tak przejeżdżam sobie po całej twarzy. Jest to naprawdę bardzo przyjemne i odprężające. Ta wibracja nie jest mocna, ale naprawdę jest, powiedziałabym, taka komfortowa i odprężająca. Dobra, aplikuję sobie serum na drugą stronę twarzy. Ja po prostu robię to, wiecie, tak z pipetki, cyk, rozprowadzam, żeby był właśnie ten poślizg. I wiecie, przez to, że to jest ten tryb podgrzewania, to te pory się otwierają i to serum głębiej wnika. Nie będę Wam mówić o efektach, jeśli chodzi o to światło, natomiast ja czuję po kosmetykach, które znam i też używam bez, wiecie, bez tego urządzenia, że faktycznie one się wchłaniają. Że one się wchłaniają, skóra nie wygląda jakoś inaczej po tym zabiegu. Wiecie, to nie jest też zabieg, który Was podrażnia albo narusza jakąś barierę skóry, że są zaczerwienienia, bo po tych innych dwóch gadżetach no to są, ale potem nie ma. To jest taki, to jest naprawdę przyjemne, to jest po prostu przyjemny zabieg. No
Teraz jeszcze trochę na brudkę. O, jak słyszycie, to właśnie te wibracje się wyłączają i to jest spoko, bo to nie wibruje ciągle, tylko właśnie przy dotyku ze skórą. Ojojojoj. No, fajne. Jak macie chwilę na pielęgnację, taką rozszerzoną, albo bardziej taką, wiecie, skierowaną też na doznania, nie tylko na wykonanie swoich czynności codziennych, to myślę, że to jest fajna opcja. No i jest to też fajna opcja dla osób, które lubią gadżety, tak? Dobra, i jeszcze czułko. Cyk na czułko. Rozsmarowuję. To serum też jest ogólnie, powiem wam, fajne, bo ono się szybko wchłania. Ale też nie jest takie jakieś ciężkie, że nie zostaje film żaden na skórze. A tutaj mam gdzieś powoli róg mi się, słuchajcie, robi, więc zobaczymy, co światło dało. No tak, ja się jeszcze tu chwilę pomasuję i zaraz po prostu wrócę do was z kolejnym, w sumie już ostatnim kosmetykiem, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. I na koniec, słuchajcie, żeby serum się wchłaniało, a nie ulatniało w dalszej części wieczoru czy nocy, używam, tak jak wam mówiłam, zwykłego kremu nawilżającego. Na ten moment jest to krem z witaminą E z The Body Shopu, również z kalendarza adwentowego. Jak widzicie, w ogóle ja używam tych produktów, jestem bardzo zadowolona i powiem wam, że ogólnie ten kalendarz adwentowy, i nakładam sobie krem na twarz. I to już jest ostatni krok w pielęgnacji twarzy. W ogóle ten kalendarz adwentowy, to powiem wam, że to był rewelacyjny pomysł, bo jak widzicie, ja tych kosmetyków używam, te kosmetyki testuję, no i są też wśród nich produkty takie, do których wrócę. No, moja pielęgnacja jest już skończona. I wiecie, to jest taka podstawowa, powiedzmy, bez żadnych zadań specjalnych. To jest taka, gdzie moja cera nie stwarza jakichś problemów, gdzie wszystko jest ok. Natomiast jeśli mam jakieś wypryski, jeśli widzę, że ona jest zmęczona, no to wtedy stosuję oczyszczanie, a nie relaks. No i też inne produkty, ale to może pokażę wam, jak będę miała jakieś problemy skórne. Dobra, słuchajcie, ja wskakuję już pod prysznic, produkty niech się wchłaniają. Dajcie mi znać, czy ciekawią was takie gadżety, czy macie w ogóle jakieś, albo nad jakimi się zastanawiacie. Na stronce Garret jest ich mega dużo, szczerze nie wiedziałam, na co się zdecydować, ale poszłam w coś, czego jeszcze nie mam. Wiecie, mam do oczyszczania, to może tutaj coś do masażu, do relaksu. Jestem bardzo zadowolona. Także zostawię wam kod na dole. Dajcie znać, czy wy macie jakieś gadżety, albo czy się na jakieś czaicie. Wiem, że ten water peeling Niagara bardzo was zainteresował. No i też urządzenie do kawitacji posiada wiele z was. I w sumie bardzo dobrze, bo... No bo wiecie, znacie moje podejście, jeśli chodzi o salony kosmetyczne i kawitacje. Dobra, ja już nie przedłużam, wskakuję pod prysznic, mogę już sobie zdjąć moją opaskę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł wam do gustu. I co? Że widzimy się w następnym. Trochę się dzisiaj rozgadałam, ale wiecie, ale wy lubicie, jak ja gadam. Dobra, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!